spora dawka leśnego człowieka, łąkowego człowieka, który gdzieś przemierza i się zastanawia, co tutaj robi na tym świecie. Faktycznie składają się również te prace tutaj. I myślę, że też większość tej natury można w ten sposób ją widzieć. Jest ich technika batikowa, jest technika klasyczna, jedwabna, parowa, jest technika, no tak jak mówiłam, woskowa, ale każda z tych technik tutaj jest na tej wystawie. Żadne medium nie spełniało kryteriów. Każde medium służyło temu, żebym mogła je kontrolować. A jedwab daje właśnie tą trudność. Nie pozwala kontrolować. Żeby kontrolować jedwab, trzeba wykonać bardzo dużo pracy. A ja nie lubię tej pracy, więc unikam jakby tego procesu kontrolowania, aczkolwiek jest tutaj wiele prac, które wynikały właśnie z pewnej dyscypliny. Ponieważ żeby stworzyć taką kopię, czy kopia może nie, ale jakąś interpretację jakiegoś dzieła sztuki, no trzeba po prostu to jakby opakować w technikę. I nie da się ukryć, że to są też długie godziny spędzone niekoniecznie z jedwabiem, a na przykład z papierem też i po prostu zmaganie się z jakby z tworzywem. Arteterapia jest właśnie takim procesem terapeutycznym bez terapii, czyli jakby odkrywania pewnych zasobów, bo w arteterapii ja głównie pracowałam z osobami na zasobach. Po prostu osoby przychodziły i mówiły, że chciałyby malować, ale nie potrafią, a ja pomagałam, można tak powiedzieć, ponieważ miałam narzędzia ku temu, kończąc odpowiednie studia, po prostu żeby wydobyć tą kreatywność. Co jest pod spodem, czyli to są emocje. I dla mnie właściwie to jest najważniejsze w obrazie, bo inaczej uważam obraz, że jest pusty. Jeżeli miałabym tworzyć obrazy z rozumu, z głowy, a tak jestem nauczona, bo jestem z wykształcenia historykiem sztuki, więc walka umysłu jest potężna. I świadomość tego, czym jest dzieło sztuki, oczywiście przeszkadza. Natomiast poprzez to, że jakby ucinam ten proces myślenia, potrafię wydobyć coś, co w każdym z nas jest chyba najbardziej cenną częścią naszego człowieczeństwa. Czyli zdolność do kreowania świata, takiego, jakiego czujemy, jaki jest w nas, jak go postrzegamy i to nadaje nam bardzo głęboki sens istnienia i sens życia.